Zapraszamy na Nożem i Widelcem i kolejny przepis, który bez wątpienia wzbogaci Państwa kulinarne umiejętności. Podroby często goszczą w naszych domach, nie tylko ze względu na zdrowie, ale i przystępną cenę. Dlatego szef kuchni Rafał Godziemski użyje dziś wątróbki i połączy ją z typowymi jesiennymi warzywami. Do mojego dania potrzebuję wątróbkę wieprzową. Taki plaster, dosyć krwisty, ale bardzo zdrowy. Pokroję w cienkie plasterki. Tyle w zupełności mi wystarczy. Tak przygotowaną wątróbkę obtoczę w mące, tuż przed smażeniem. Pamiętajmy, abyśmy wątróbki wcześniej nie solili, ponieważ będzie twarda. Zawsze solimy po usmażeniu. Na patelnię wleję trochę oleju i wątróbkę dokładnie obtoczę w mące. I wrzucę na rozgrzany tłuszcz. Abym miał pewność, że moja wątróbka nie będzie sucha, dokroję boczek wędzony w takie malutkie paseczki i natychmiast dorzucę do wątróbki. Wątróbka uwielbia cebulę i tak właśnie uczynię. Cebulę pokroję w piórka. Jedna malutka w zupełności mi wystarczy. Od razu dorzucę do smażącej się wątróbki zwędzony boczkiem. Odwrócę wątróbkę na drugą stronę. Nie będę smażył zbyt długo, aby nie była twarda, no i oczywiście sucha. Dosłownie się tylko ścięła. I dalej. To jest czas, aby dodać rozmaryn. Na ogół dajemy majeranek, ale moja potrawa będzie inna. Jeszcze kawałeczek. Odrobinę soli. Czarnego pieprzu. I tak ściętą wątróbkę odłożę do miski. Jeszcze nie jest zupełnie wysmażona, w środku lekko surowa. Na patelni pozostaje boczek, rozmaryn i cebula. Niech odpoczywa. Czas na marchew. Marchew pokroję w plasterki, a następnie w cieniutkie paseczki. I na tym smaku z wątróbki i boczku przygotuję kapustę właśnie z marchewką. Jeszcze troszeczkę. I dorzucam do cebuli. Przesmażona marchew daje pięknego koloru. Ale nie będę długo gotował. Chciałbym, aby moje danie było całe chrupiące. Ziele angielskie. Czarny pieprz. Kawałek kory pokroję w cienkie kółeczka. I dorzucę na patelnię.
to jest moment, kiedy mogę dodać swoje ulubione masło. Czy do wątróbki będzie pasowało białe wino? Naturalnie. Masło się prawie roztopiło i białe wino dodaje mi smaku natychmiast. Idealnie. Wszystko dzieje się bardzo szybko, aby wszystkie składniki miały swój kolor i, tak jak powiedziałem, chrupkość. W międzyczasie pokroję kapustę. Takie cieniuteńkie paseczki. Gotuje nam się wino, dorzucę wątróbkę, która już na pewno odpoczęła. Nabierze smaku wina, masła. Czas na śmietanę. Dobra, gęsta, słodka śmietana. Wszystko gotuje mi się bardzo wolno. Wręcz próży. To jest moment, kiedy mogę dorzucić kapustę. Również chcę, aby była bardzo chrupiąca w moim daniu. Wątróbka dodaje ładnego koloru, no, ale co najważniejsze, smaku. Doskonałe. Na koniec natka pietruszki. Bardzo drobno pokrojona, otoczy, doda świeżości mojemu daniu. I tak przygotowaną pietruszkę dodam do mojego dania. Ciach. Pamiętajmy, abyśmy nie gotowali pietruszki zbyt długo, bo straci swój aromat, no i oczywiście kolor. Wszystko wymieszam. Posmakuje. Ta wersja wątróbki jest idealna. Czas ułożyć na talerzu. Do wątróbki przygotuję szpinak z ziołami. Mam na myśli jałowiec, który rozgniotę i pokroję. I wrzucę do miski. Troszeczkę rozmarynu. Bardzo drobno pokroję. I dorzucę do jałowca. Szczypta soli. Miód. I oliwa z oliwek. Całość wymieszam, powstaje ziołowy sos. Umyślnie nie daję nic kwaśnego, jak ocet winny czy cytryna, ponieważ nie będzie pasowało do wątróbki. I dorzucę świeże liście szpinaku. Otoczę je sosem. Jestem gotowy, aby ułożyć moje danie na talerzu. Na talerz ułożę kapustę. Oczywiście wątróbkę. Śliczne plastry. Chrupiącej, zdrowej przede wszystkim wątróbki. Wykorzystam całą. Takie danie może służyć jako danie obiadowe lub też przystawka w mniejszej ilości.
sos, który powstał podczas gotowania, również musi się znaleźć na talerzu. Nie ma innej opcji. No i oczywiście szpinak, który będzie takim kontrastem w moim daniu. Położę go zupełnie obok. Do dekoracji odrobina świeżej natki pietruszki. Jeszcze szczypiorek tylko do dekoracji. Ja myślę, że nie ma innego dania, gdzie jest takie bogactwo żelaza, zdrowego żelaza, smacznego. Nożem i widelcem w Telewizji Polskiej i na kanale programu na YouTube. Warto tam zaglądać i inspirować się oryginalnymi pomysłami na dania obiadowe, lunche, kolacje, przekąski i desery. Do zobaczenia.